Proszę Państwa, w numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz. To hasło przyświeca naszym sesjom wykładowym poprzedzającym aukcję. I proszę Państwa, gdyby nie wiedza, to dukat, który tutaj widzą Państwo w tej chwili na ekranach, mógłby zostać uznany za mało atrakcyjny, nieciekawy, niegodny uwagi egzemplarz. Brzydki Zygmunt III Waza. Gięty, płytko wybity, słaby. No wystarczy odwrócić na drugą stronę, żeby zauważyć, że data 1614 to już niewiele wiedzy trzeba, żeby zorientować się, że mimo słabego stanu pozycja godna uwagi. 14 rok jest rzadkim rocznikiem. Proszę Państwa, ale już dużego, wieloletniego doświadczenia trzeba, żeby na szybko, zobaczywszy tą monetę, powiedzieć wow, ona była tylko raz w XX wieku notowana. Nie ja, proszę Państwa, tą wiedzą zadysponowałem, nie ja tak zauważyłem. To akurat wyłapało wprawne oko pana Marka Kalenieckiego, który szybko przewertował katalog, notabene przy stworzeniu którego współuczestniczył, czyli zbiór czterech wielkich kolekcji polskich sprzedawanych przed wojną. I tam rzeczywiście ta sztuka jest w ramach katalogu Kubickiego. Z lekkim niedowierzaniem szybko otworzyłem nowszą literaturę, czyli pan Jarosław Dudkowski i Złoto czasów dynastii Wazów. Tutaj od razu już mam w tej chwili przygotowane, więc przewertowałem szybko dukata 614. I proszę Państwa, przede wszystkim zacznijmy może od dłuższego wstępu. Co tutaj widzimy? Widzimy, że rocznik 1614 jest bardzo ciekawym rocznikiem dla dukata gdańskiego, gdyż mamy w nim cztery typy. Dukata z krótką kryzą i takim charakterystycznym popiersiem umieszczonym tutaj jako pozycja pierwsza, choć nie do końca bym się zgodził powiedzmy z tą chronologią, gdyż widzimy obok dukata z innym typem popiersia i tutaj gdyby nie data, gdyby nie czytanie strony z rewersem, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest dukat 612 roku, czyli ewidentnie wcześniejszy typ, co widzimy zresztą doskonale tutaj. 612 tak wygląda, zresztą analogicznie wyglądają 611 czy późniejsza wersja 610, czyli typ portretu, który pojawia się w roku 610 i jest konsekwentnie wykorzystywany przez gdańskich mincerzy do roku 614. Jednocześnie tutaj widzimy, proszę Państwa, w tej chwili dwa z 614 dukaty. Obydwa mają to samo popierwsie wczesne, ale różnią się już stroną rewersową, innym wyobrażeniem, szczególnie zwieńczeniem nad tarczą herbową. Dodatkowo w roku 1614 mamy bardzo ciekawy portret królewski, zupełnie innego typu, z taką szeroką, wachlarzowo ułożoną kryzą, bardzo analogiczną, zbieżną z kryzą i wyobrażeniem królewskim znanym z na przykład donatyw, z pięciodukatówki, czy jej lekkich wielokrotności idących aż do 8 dukatów, czy z 10 dukatówki i jej wielokrotności bitej tym samym stemplem od 9 bodajże do 20 znanych wag. Proszę Państwa, mamy kolejny typ, piękne tutaj wyobrażenia właśnie takie królewskie z wachlarzowatą kryzą i tutaj od razu też różni nam się rewers, bo rewers ma zwieńczenie nad tarczą herbową, przybliżmy to tutaj na kamerze, z bardzo efektownym aniołkiem i mamy również ciekawą hybrydę od razu do zaobserwowania, gdyż mamy wcześniejsze popiersze królewskie, czyli tak jak już wcześniej omawiałem, czyli rocznik 610-612, ale rewers właśnie nowego typu, tego tej wachlarzowatej kryzy z aniołkiem. Czyli mamy tutaj drugi typ. Cały czas jesteśmy w obrębie rocznika 614. I proszę Państwa, gdybyśmy poszli dalej, to spójrzmy na to, jak wyglądają dukaty rocznika 622. No, chyba najłatwiej tutaj będzie. Tu mamy u góry również 621, bardzo rzadki. 621 czy 19. Widzimy charakterystyczną, krótką kryzę. Proszę Państwa, ten typ utrzymuje się również na dukacie 623. Chyba będzie na 28 i 9, tak, mamy tutaj otwarte dokładnie, na 28, 9, bardzo zbliżony styl wyobrażenia portretu królewskiego i proszę Państwa, to jest właśnie ta pozycja, którą widzimy tutaj w opracowaniu pana Dudkowskiego jako typ pierwszy dla dukata 614, ale właśnie bardzo charakterystyczne, zbliżone do tych późniejszych od 19 roku idących po piersi.
Proszę Państwa, wyróżnia się to zdjęcie również zdecydowanie w katalogu pana Dudkowskiego, gdyż tu mamy ładne, naturalne, współcześnie robione zdjęcia, a tutaj mamy to zdjęcie jakieś takie rozmazane, nie do końca, w ogóle takie bardziej pomarańczowe. Proszę Państwa, to zdjęcie to nie jest zdjęcie rzeczywistego egzemplarza. Autorowi, który przewertował multum literatury, który przejrzał i sfotografował pozycje ze zbiorów muzealnych, który dotarł do wielu zbiorów prywatnych i tam również pozyskał zdjęcia, którymi ilustrował swoją książkę, nie udało się w żadnych z aktualnie znanych mu zbiorów znaleźć Dukata 614 roku z taką właśnie krótką kryzą, czyli z tym późnym typem portretu. I to zdjęcie, które tutaj widzimy, proszę Państwa, to jest zdjęcie z katalogu, w którym jedyny raz ta moneta jest znana, że wystąpiła, czyli z katalogu będącego jednym z czterech w ramach wielkich przedwojennych kolekcji. Jest to katalog kolekcji Kubickiego z 1908 roku. I tutaj sobie tą pozycję już gdzieś zaznaczyłem. Jest. I to jest, proszę Państwa, właśnie tutaj zilustrowany ten dukat na może niezachwycającym, ale jednak widocznym zdjęciu. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. 608 rok, olbrzymia kolekcja Kubickiego idąca pod młotek, nieliczne pozycje zilustrowane na tablicach. Z 14 roku był również dukat w innym typie popiersia, były mennicze egzemplarze z rocznika typu 610 na przykład. Absolutnie one nie znalazły się na tablicach. Nie uznano ich godnych pokazania na tablicach, natomiast pokazano właśnie na tablicach ten rzadki typ 614 roku z krótką kryzą, mimo, proszę zobaczyć, jak bardzo słabego stanu zachowania. Płytko wybity, niedobity u góry, z jakimiś wadami krążka, moneta słabo zachowana, a jednak znalazła się na tablicach w katalogu wielkich kolekcji i została sprzedana za, to również sobie tutaj zaznaczyłem, 60 marek, co jest ceną całkiem wyraźną, wysoką, gdyż mamy od razu poopisywane przeze mnie również dla analogii inne pozycje, które były wtedy sprzedawane. Tutaj mamy pod pozycją 1023, 614, ale w innym typie popiersia. 1021, 1022 sprzedano w parce dwa typy 612 roku za 40 marek. 11, 10 w Stanach SS, czyli Zerszyn, stare Zerszyn, to naprawdę musiały być ładne monety, sprzedawane na poziomie 20 marek. W Stempel Glanzu 610 sprzedany za 25 marek. Stempel Glanz, czyli stan menniczy. Natomiast tutaj mieliśmy stan nieokreślony, czyli nie było Zerszyn, było inne określenie odnoszące się do takiego niestandardowego stanu zachowania, czyli uszkodzenie krążka, niedobicie i tak dalej. Mimo tego moneta idzie za 60 marek. Zerknijmy jeszcze na opis katalogowy, jak została wtedy opisana. Proszę bardzo, dla osób znających niemiecki. Krótka adnotacja tutaj na pewno, czyli brak w czapskim. I niniejsza pozycja, ta odmiana, nie mająca tutaj żadnych erek, bo tak jak jest zaznaczone, brak jej w czapskim. Proszę Państwa, przez tyle lat, przez cały XX wiek nie pojawiła się na żadnej aukcji, nie znana w żadnym ze zbiorów, natomiast będziemy mieli przyjemność zaoferować ją Państwu teraz na naszej aukcji 9. I proszę Państwa, mimo tak słabego stanu, mimo wyraźnego zgięcia, co widoczne tutaj, że moneta została prawie że zawinięta, my nie rozprostowywaliśmy tego zgięcia, zapewne osoba wprawiona w tego typu zabiegach może dość ładnie to ten garb tego zgięcia zniwelować, spłaszczyć, także tutaj można sporo z tej monety jeszcze wyciągnąć, poprawić, natomiast my sprzedajemy w takiej formie, jaka jest. Rewers czytelny, w pełni czytelny, tutaj nie ma jakichś niedobić, nie ma większych uwag, niedomówień. No, na awersie wgłębienie zgięcia przebiega w niefortunnym miejscu po przodzie twarzy króla, więc tutaj ta efektowność jest nie zachwiana, niezbyt atrakcyjnie to wygląda. Mamy jednocześnie tutaj płytkość bicia u góry, drobną wadę na dole, ale proszę Państwa, to co najważniejsze, w pełni widoczna charakterystyczność odmiany, czyli rocznik 1614, wybity późnym typem wyobrażenia królewskiego, który to styl wyobrażenia stosowany był, być może nawet z tych samych stempli, na rzadkich, czyli niemocno eksploatowanych stemplach z emisji lat 19 do późnych lat 20. Proszę Państwa, stan niezachwycający, oceniony przez nas będzie na poziomie pewnie 4-3, niemniej olbrzymiej rzadkości moneta do zaawansowanych zbiorów, które docenią tutaj rzadkość typu, rzadkość odmiany i dla udokumentowania całego ciągu historycznego danego mennictwa włączą ją do zbioru i docenią tą atrakcyjność.
nie łasząc się tutaj na tylko te monety, które są w pięknych stanach zachowania. Także obiekt, można powiedzieć, klasy muzealnej. Zdecydowanie polecamy, będzie to przedmiot aukcji 9 i to w ramach sesji specjalnej z 100 najlepszymi pozycjami.